A więc mamy 13 marca, godzina 8 rano. Temperatura jakieś plus 5 stopni. Jak na Norwegię to dobra temperatura, żeby śnieg jeszcze nie topniał. Postanowiłem dzisiaj nagrać może ostatki już podlodowe, bo widać woda wychodzi na lód. Ale zaraz ocenimy, jak to będzie w rzeczywistości. Pięknie słońce świeci, zero wiatru, pogoda idealna dla wędkarzy. Tak. Najpierw próbujemy murmyszka z czerwonym robaczkiem. Głębokość około 6-7 metrów, także dosyć płytko. Pogoda, tak jak mówiłem, jest wyśmienita dzisiaj, no aż przyjemnie. Grzech nie pojechać na ryby po prostu. Murmyszka doszła do dna. Podnosimy i siedzi pierwsza ryba. No 2 sekundy czekania na branie, no to tak bez rewelacji. Płoteczka, tak, oczywiście płoteczka. Może będzie coś innego potem. Drugie zarzucenie wędki. No najdłużej to czas oczekiwania na upadnięcie murmyszki na dno, no niestety. Spada, spada, spada. Doszła do dna. Podniesienie na dno. I czekamy na branie. No nie zawsze brania są od razu, ale... O! Urwała się. No nic, spięta. No zaraz zobaczymy. Jest w tej wodzie dużo płoci, okoń, pstrąg. Leszcz jest bardzo duży. Nikt go nie łapie oczywiście, bo to jest ryba nieuznawana wędkarsko. No, chyba mnie objadło robaka. Było mocne szarpnięcie. No nie, jeszcze kawałeczek został. Taki glucik sobie wisi. Dobrze, zarzucimy go po raz kolejny. A ja sobie w tym czasie ulżę nałogowi. Jestem na etapie ograniczenia palenia. Dzisiaj pierwszy papieros. O jednego za dużo, no niestety. Nauczyłem się i lubię to, cholera, co tu dużo gadać. Murmyszka na dnie. Podnosimy do góry. I czekamy na branie. Czasami są brania i w momencie, gdy przestają raptownie, to znaczy, że przyszedł szczupak i przepędził towarzystwo ze stołówki. O, już jest. Melduje się jakaś płoteczka. Widać po tych raptownych przygięciach kiwoka, że to jest branie płoci. Podskubuję. A, spadła. Oj, weszłem z prawy. Nie te lata, panowie, ale kurde, zabawa jest przednia, trzeba przyznać. Zmienimy robaczka. Trzeba założyć świeżynkę jakąś. Takie wyssane nie zawsze jest atrakcyjne. Chociaż nieraz takie skórki dawały lepsze efekty niż świeży robak na haczyku. No i ponownie murmyszka wędluje pod wodę. Jest dosyć nieprzyjemne, ponieważ na lód wchodzi już woda. No niestety, bez gumowców nie obędzie się, bo to grozi katarkiem. Podniesienie murmyszki na dno i czekamy na branie.
Oczywiście lepsze efekty daje podnęcenie łowiska, ale bez zanęty z marszu też można łowić i całkiem to jest przyjemne. Kolejna płotaczka. Takie nieduże biorą, około 17-20 cm jedna w jedną. Podobno nie wolno wypuszczać płotek do tej samej dziury, bo płoszą pozostałe towarzystwo. Ale w encyklopedii jest odnośnik z gwiazdką, nie dotyczy łowisk norweskich. To można wyrzucać do tej samej dziury i ponownie łowić. Nie zauważyłem wielkich różnic w braniu. Nieraz testowałem w ten sposób, że wypuszczałem specjalnie płotkę do dziury, kilka płotek i w tej dziurze łapałem i od razu były brania, więc encyklopedia nie kłamie. Opadło do dna i już siedzi następna płoteczka. To jak przyjdzie ławica, to czas oczekiwania na branie to jest około 3 do 5 sekund. Czasami to aż się nudzi, ale można się pobawić. Jak się komuś nudzi, to trzeba zmienić zestaw, założyć błyskę podlodową i próbować za okoniem, szczupakiem. Ewentualnie w toniu powiesić mormyszkę czy czerwonego robaczka na spławiku i próbować na pstrąga. Nieraz można się zaskoczyć. Potrafią usiąść takie powyżej kilograma. Mormyszka na dnie. Podnosimy i czekamy na branie. Raz, dwa i już się melduje płoteczka na wędce. Znowu jakieś 3-4 sekundy oczekiwania na branie. Jest kolejna. Także można się odstresować tutaj. Znowu zapuszczamy. No, najgorzej to ten czas oczekiwania upadnięcia mormyszki. Można by było założyć 50-gramowy ołów, ale wtedy sygnalizacja brań będzie troszkę gorsza. Jest na dnie. Lekkie podniesienie i czekamy na branie. I znowu się melduje. Kolejna płotka. No tak jak widać, to takie ryby w Norwegii są rybami niewędkarskimi. No nikt tego nie łowi i jak trafi się miejsce, gdzie ta ryba przebywa, to aż się nudzi czasami. Założymy świeżego robaczka, bo tego mi troszkę już zmasakrowały. Zostało tylko kawałek skórki. No niestety, ryba musi coś zjeść. Taki malutki robaczek na mormyszce i wędruje z powrotem do wody. Znowu czas oczekiwania na opadnięcie. Najdłużej właśnie się czeka na to opadanie przynęty. No jest mormyszka na dnie. Podnosimy ją z dna i czekamy na branie. I na branie czeka się raz. O, już się melduje. Już kiwoczek zaczyna pracować. Cyk, cyk, cyk. Najlepsze branie to jest podniesienie przynęty. To jest najpewniejszy sposób do zacięcia, bo przeważnie płotka bardzo energicznie bierze i spod tych o dużej częstotliwości pyknięć ciężko wyczuć, w którym momencie zaciąć. Zdarzają się puste. Natomiast przy podniesieniu to jest 75% pewności, że rybka siedzi na haczyku. No teraz gdzieś długo czekam na branie. Na dno podnosimy leciutko,
centymetr i już jest uderzenie. O, o, przytrzymamy troszkę, niech ona się pobawi. Najskuteczniejsze jest opuszczenie na samo dno i podniesienie pół centymetra, centymetr nad. W momencie jak ta murmyszka znajduje się 5-6 cm nad dnem, już brania nie są takie zdecydowane. O, tak jak widać, to jest dno, podnoszę leciutko i w tej chwili murmyszka jest jakiś centymetr nad dnem. Lekka prowokacja. I już się melduje rybka. I to jest najskuteczniejszy sposób. Centymetr, półtora centymetra nad dnem i kolejna płoteczka. Nie jakieś olbrzymy, ale świetna zabawa. Naprawdę. Takie łowienie może się podobać. Dwie wędki, tutaj to jest po prostu samobójstwo, to nie ma szans, żeby upilnować. Jedna wędeczka, murmyszka albo spławiczek i piękna zabawa. Opuszczenie na dno, podnosimy z dna leciutko i czekamy na następną płotkę i już się melduje następna płoteczka. Kolejna. Próbuję nawet uciekać troszeczkę. O, taka sama jak i poprzednia. No może centymetr większa. No świetna zabawa jest. No i wypuszczanie płotek do tej samej dziury jakoś nie powoduje specjalnych psychicznych obrażeń u ryb, żeby uciekały lub przestawał żerować. Podejrzewam, że te parę tysięcy sztuk, co stoi pode mną, to zawsze któraś się skusi. I znowu opuszczenie na dno. Podnosimy centymetr. I już się melduje następna. Tak jak widać na kiwaku. O, właśnie schrzaniłem branie, ale to nie jest jakieś tam tragiczne. No, około 5 sekund nie ma brania, to znaczy, że już się zaczynam nudzić. Trzeba znowu dotknąć dna. Podniesienie z dna. I raz, no po 2 sekundach następuje zainteresowanie się rybki przynętą. Co zaznacza kiwaczek, tak jak widać. Fajna impreza. Co zauważyłem, jak nie zatnę brania, to ryby się przestają interesować. Najbardziej efektywne jest opuszczenie, podniesienie i zacięcie pierwszego sygnalizowanego brania. Najbardziej efektywne. Potem te ryby gdzieś zaczynają się zastanawiać, dlaczego to nie da się zjeść. Lekka prowokacja. Takie 15-20 sekundowe bezbraniowe oczekiwanie znaczy, że zjadło robaczka. Coś tam się interesuje, jakieś maleństwo. Widać po tych krótkich, agresywnych przygięciach.
większe płotki jak podchodzą, to jest podniesienie przeważnie albo po prostu pociągnięcie do samego dna. Sprawdzimy przynętę. Tak jak mówiłem, po prostu to już wisiała goła mormyszka. Na gołą nie chcą za bardzo brać, chociaż też się zdarzają brania. Czyli trzeba założyć nowego kawałeczek robaczka. No i znowu opuszczamy na dół. Czas oczekiwania na opadnięcie przynęty. Burmeszka melduje się już na dnie. I kolejna rybka. Nie są rewelacyjne wielkościowo, ale gdybym chciał połapać duże ryby, to bym pojechał na fiordę. No i tam złapanie ryby tej wielkości jest praktycznie niemożliwą rzeczą. Ale wszystko ma swój urok. W Polsce uwielbiałem zabawę z bolonką, przepływanka na rzece. Zwłaszcza w okresie przedwiosennym, gdy ta ryba szykowała się do tarła i potrzebowała kalorii. Gdzieś mi się tam o lód podczepiła żyłka. Dlatego branie było słabo zasygnalizowane. Kolejna rybka. Tak, także Norwegia nie samymi fiordami stoi i szczupakami skierowymi. Znam tu łowiska, gdzie ryby w ogóle nie traktowane jako ryby wędkarskie przez norweskich wędkarzy. Znaczy leszcz, jaś, płoć. No są medalowe. Kiedyś zanęciłem na glomie na kukurydze i na bolonkę w ciągu jednego dnia miałem 11 jazi. Wszystkie powyżej 1,5 kg. Kilka było takich koło trójki. No, 7-metrowa bolonka, proszę sobie wyobrazić, jak ta ryba chodziła. Coś pięknego. A jaś to jest bardzo sportowa ryba. No, melduje się następna płoteczka. Kolejna dziś. Dobrze, wyłączę kamerę, bo stoi blisko lodu. Troszkę by było niezręcznie, jakby wpadła mi do przeręczy.